Zgadzam się z tym, że polityka informacyjna obecnego rządu jest, delikatnie mówiąc, beznadziejna. Nie zgadzam się z tym, że to nie jest poważny konflikt, bo konflikt jest bardzo poważny i dotyczy rzeczy, które są dość istotne w przestrzeni publicznej, czyli wolności słowa oraz wolności wypowiedzi oraz wolności politycznych. Pan Ziobro razem z panem Gowinem zostali postawieni pod ścianą. W czasie rozmów padło, że muszą poprzeć ustawę nie futrzarską, bo to jest coś, co to jest manipulacja ze strony rządu. Ta ustawa nie jest ustawą futrzarską, tylko to jest ustawa likwidująca miejsca pracy. Ona dotyczy głównie uboju halal i koszer i to jest sedno tej ustawy. Futerka zajmują tam promil tak naprawdę wszystkich rozwiązań legislacyjnych, które jest tam co niemiara. Polecam dzisiejszy wywiad ministra Ardanowskiego dla Radia Wnet, gdzie on to dokładnie wyjaśnia, jak to wszystko wygląda. Pan Ziobro z panem Gowinem, pan Gowin się już nie liczył tej rozgrywce, bo on się zgodził na wszystko, jak zwykle, czyli tak, poprzeł ustawę likwidującą miejsca pracy, to jest pierwsze, a co najważniejsze, drugą częścią ustaleń koalicyjnych z dziś jest, że odrzuci ewentualne prawo weto prezydenta i o to idzie gra. Pan Ziobro zamierza się na to zgodzić, ale ma tą nieszczęsną, ten nieszczęsny zapis dotyczący bezkarności urzędników. I o to idzie rozgrywka, bo pan Ziobro nie chce się zgodzić na to, żeby wysocy urzędnicy państwowi, którzy popełniali delikatnie rzecz mówiąc błędy w trakcie istnienia pandemii w Polsce, byli bezkarni. Nie dlatego, że jest takim pewnie strasznie służbistą w kwestiach prawnych, tylko ma tutaj na widelcu najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego. I dlatego się nie chce na to zgodzić. Jeżeli się na to zgodzi, złamie sobie całkiem kark i nie będzie potrzebny w polityce tak naprawdę, będzie tylko i wyłącznie jednym z licznych ministrów nic nieznaczących, a jeśli jeszcze nad głową będzie miał Jarosława Kaczyńskiego, kompletnie jego pozycja zostanie sprowadzona do zera. Także o to toczy się gra i to jest bardzo istotna gra tak naprawdę ze strony nas, widzów polityki i państwa jako takiego. Bo jeżeli ustawa likwidująca miejsca pracy, określana przez propagandę rządową ustawą futerkową, tak jak mówię, futerek kompletnie dotyczy ta ustawa, wejdzie, to do naszych domów też wejdzie każdy, kto będzie chciał, to jest pierwsze, to jest jeden z zapisów tej ustawy. Po drugie, w chwili, kiedy mamy ogromny kryzys gospodarczy, jest pandemia, która wyłączyła liczne dziedziny gospodarki, zlikwidujemy sobie gałąź gospodarki, mówię teraz o przemyśle w uboju halal i koszer, o wołowinie i o kurczakach generalnie, tak mówiąc ogólnie, które bardzo dostaną po głowie w związku z tą ustawą, zlikwidujemy sobie rynek wart parę dobrych miliardów złotych. Ja nie wiem, kto to wymyślił. Jak dzisiaj usłyszałem od ministra Ardanowskiego, on także nie wie, kto to wymyślił. W związku z tym nikt nie wie, kto wymyślił tą ustawę i kto jest jej autorem. Jeżeli możecie w Republice spytać w trakcie kolejnych konferencji, to nie o to, kto będzie zajmował jakieś stanowiska, tylko o to, kto jest autorem ustawy, która demoluje kompletnie polską gospodarkę. No właśnie, jak to wygląda? Co do oceny skutków gospodarczych tej ustawy, to no myślę, że to jest zbyt daleko idące stwierdzenie, że demoluje kompletnie całą gospodarkę. Na 8 pewno. Miliardów złotych rocznie, w chwili, kiedy mamy 130 miliardów deficytu, to jest bardzo duża suma. To nie jest gruba przesada. Z rozmów, które przeprowadziłem w zeszłym tygodniu z rolnikami, które potwierdził dziś minister Ardanowski, sprawa dotyczy 360 000 większych i mniejszych gospodarstw rolnych. Zliczmy, że gospodarstwo prowadzone jest przez jedną osobę, a to wiemy, że to nie jest prawda. Dotyczy to przynajmniej ponad 0,5 miliona osób. I jednym słowem polska gospodarka stoi na uboju rytualnym. Ale no dobrze, pominijmy zatem tą kwestię, bo to rzeczywiście... 60% kurczaków to ubój rytualny, 40% wołowiny to ubój rytualny z obu stron. Jeżeli ktoś ma pomysł, jak znaleźć pieniądze gdzie indziej na to, żeby zastąpić te pieniądze, które znikną z budżetu w związku z tą ustawą, jestem bardzo ciekaw, bo co ciekawe, dzisiaj znów minister Ardanowski powiedział, że nikt nie przeprowadził żadnych analiz efektów wprowadzenia tej ustawy. Ta ustawa była procedowana bez udziału specjalistów. Nikt nie spytał ministra rolnictwa w ogóle, co sądzi o tej ustawie. Nikt nie spytał weterynarzy, co sądzą o tej ustawie. Nikt nikogo o nic nie pytał. Ona została napisana na kolanie, co po niej widać i wszyscy to wiemy, oraz wprowadzona na kolanie, bez żadnych praktycznych poprawek. Teraz Platforma ma w rękach swoich ogromny atut, bo może wprowadzić wszystkie proludzkie, prorynkowe, prorolnicze poprawki do tej ustawy i pchnąć ją dalej. Pytanie, co zrobi z tym prezydent, ale panowie, nie żartujcie sobie, że ustawa, która likwiduje 8-miliardowy rynek w Polsce, która jest zadłużona na 130 miliardów, to nie jest nic takiego. Błagam was. Zobaczymy, czy będzie, bo ostatecznego kształtu jej nie znamy. No to jest rzeczywiście pewne wyzwanie. bo trudno zgodzić się na to, żeby partia, która ma około 40% poparcie, była kierowana przez grupę, której poparcie sięga w najlepszych notowaniach 3,5%. W takim razie czemu Prawo i Sprawiedliwość tak strasznie walczy o te ułamki procent pana Ziobry? Bo to jest pytanie w takim sensie. Bo to są te szable brakujące do większości. Jeżeli zaś mówimy o tych głosowaniach, to nie jest tak, że jakaś tam część z głosujących przeciw była pchana przez inne motywy niż związane z rolnictwem, tylko w inną stronę trzeba pójść. Spora część osób, posłów, którzy głosowali za tą ustawą, bały się rekonstrukcji rządu i dlatego zagłosowały tak, a nie inaczej. Przecież jakim batem na pana Ziobrę jest obecnie rekonstrukcja taka, że jeśli wypadnie z obiegu, to rodziny, zresztą o tym mówią zresztą pisowcy oficjalnie, że rodziny ludzi związanych ze Solidarną Polską potracą posady w spółkach Skarbu Państwa. Takie same powody dla głosowania za tą ustawą miała duża część posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy jeszcze przed głosowaniem tworzyli wspólny front i przychodzili do posłów, którzy zagłosowali przeciw, mówiąc, że zagłosują przeciw. Tylko że po jakimś czasie dostali telefony od swojej partii, że jeśli zagłosują przeciw, ich rodziny stracą pracę w spółkach Skarbu Państwa. Jesteśmy świadkiem ogromnej korupcji politycznej wreszcie w Polsce. Nie to, co mówiła Platforma przez całe lata, mówiąc o jakichś przypadkach kompletnie związanych z korupcją polityczną. To jest stricte korupcja polityczna. Jeżeli nie zagłosujesz tak, jak żąda partia, twoja rodzina straci pracę w spółkach Skarbu Państwa. Zacytuję jednego z ministrów, zdaje się, że Prawa i Sprawiedliwości. Ci ludzie nie mają kompetencji, żeby tam zasiadać. Zasiadają tam tylko i wyłącznie tego, że są partyjnie podwiązani. Panowie, jesteśmy świadkami ogromnej patologii wymuszenia rozbójniczego na posłach, wbrew ich ochocie i kompetencji. Jeżeli mówimy o wolności słowa, jeżeli mówimy o wolności politycznej, to w tej chwili naprawdę są łamane kręgosłupy. I jeżeli ktokolwiek stanie obok ministra Ardanowskiego, który pokazał, że ma kręgosłup, obok drugiego współpracownika bliskiego pana Kaczyńskiego, bo tam jest dwóch bliskich współpracowników pana Kaczyńskiego od czasów Porozumienia Centrum, czy tym ludziom odmawiacie honoru? Ja odmawiam honoru ludziom, którzy głosują tylko i wyłącznie dlatego, że boją się, że ich ciotki, matki stracą, bo takie są przypadki, pracę sprzątaczki w jakimś urzędzie na prowincji. Czyli stracą 3000 miesięcznie. Nie mówimy o miliardach. Mówimy o drobnych sumach, które ci ludzie potracą, jeśli ci ludzie zagłosują inaczej niż chce partia rządząca. I to jest absolutny skandal. No to możemy mówić, że taka korupcja polityczna jest praktycznie w każdym kraju. A jaka jest możliwość? Ten model... Ale zgodzi się pan chyba, że jest to patologia. No zdrowe to na pewno nie jest. Rafale? Czy stan tych samych głosów może odrzucić weto? Jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, jedną z części negocjacji obecnie koalicyjnych jest to, że oba ugrupowania i Porozumienie i Solidarna Polska pana Ziobry sprzeciwią się wetu prezydenta. To jest jedna z umów koalicyjnych. Jeżeli oni się na to nie zgodzą, wylecą. A czy pan Gowin już się zgodził? Pan Ziobro wciąż się opiera. Więc weto prezydenta zostanie odrzucone tak czy siak. Jest tylko kwestia tego, jakim procentem głosów. Jeżeli prezydent nie skieruje tego do Trybunału Konstytucyjnego, będzie słabo tak naprawdę. Tym bardziej, że wczoraj zdaje się, pan prezydent spotkał się z paroma przedstawicielami polityków zagranicznych, że są zaniepokojeni tą ustawą. Im dalej w las, im dłużej będzie trwało procedowanie całego tego dokumentu. Grozi nam IPN 2.0, tak? Gdyż zachodnie rządy boją się, że jeśli u nas to przejdzie, to ich ekstrema, bo niestety Prawo i Sprawiedliwość zachowało się w Polsce jak ekstrema na Zachodzie, ich ekstrema będzie też chciał prowadził siebie w takie prawo. Samą procedowanie takiego prawa może bardzo zaognić sytuację z miejscowymi ich wyznawcami islamu. Poza tym tutaj musimy kropkę postawić, bo nam się kończy czas tej audycji.